W majtkach czy bez? Ja bez. Cześć, z tej strony Laura z 5. sezonu Hotelu Paradise. Dzisiaj gramy w Prawda czy Fałsz. Będziemy sobie przedstawiać i czytać poszczególne nasze historie z życia i zgadywać, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Kto nie odgadnie, pije... chyba dobrego szota, to się okaże. Albo niedobrego. Dokładnie, albo niedobrego. Zachęcam również do subskrybowania kanału oraz do komentowania i lajkowania naszego filmiku. Pierwsza historia. Ostatniego dnia festiwalu muzycznego zawalowałam do rana. Poszłam spać i zapomniałam o pociągu do domu. Musiałam spać w hostelu i wracać z 4 przesiadkami kolejne 15 godzin. Myślę, że jest ona prawdopodobna. Dla mnie fałsz. Tak? Może się narodzimy, wiesz. Na logikę tak wziąć. Na festiwal, to zazwyczaj festiwal jest albo południe, albo północ. 4 przysiadki, no nie wiem, 15 godzin na senne i takie coś... no nie wiem. Ale mogła być na festiwalu na północy. I wtedy no dobra, no, z tymi przesiadkami to jest możliwe, godzin? Bo raz byłem w Łodzi i tam nie ma żadnych pociągów. No nie wiem, ja uważam, że to będzie fałsz. Okay. Ja podaję moją decyzję, że prawda. Dobra. Historia jest prawdziwa. Oliwka, pijesz. Dobra, Oliwka, pijesz. Jaki kolor wybierasz? Jaki chcesz? Jaki jest twój ulubiony? Na jaki masz ochotę? Niebieski. Dawaj. To dawaj. Ja myślałam, że zielony. Nie. Ja bym wybrał czerwony. Domestos? Hot sauce. I'm saucy. Okay. Jeden z moich sylwestrów zakończył się czworokątem. Następnie nad ranem u drzwi pojawiła się dziewczyna, która przyszła do mnie w wiadomym celu. Ale byłem tak zmęczony, że wysłałem kolegę. Ogólnie chodzi o to, że miałem inne plany na Sylwestra. Ten sylwester wyszedł tak spontanicznie. No a wcześniej pisała do mnie koleżanka, która jest dosyć taka porywcza. Przez to czasami bywała nachalna. No i po prostu mówiła, że się zgadamy w nowym roku. No ale nie wiedziałem, że będzie się dobijać rano do drzwi. A co to znaczy przyszła w wiadomym celu? No właśnie. Powiedz nam, Mateusz. Możesz wnioskować to z pierwszej części tej historii. Z tego czworokąta wniosku. Mówię, o nie, znowu to wariatka, nie? No i mówię... Weź idź tam do niej, no i chyba znaleźli wspólny język. No i poszli razem do domu. Znaleźli wspólny język. I czy to jest prawda, czy to jest fałsz? Prawda. Ja mam jakieś wrażenie, że prawda. Dla mnie też jest prawda. No to jest prawda. I co to jest prawda? No. Znaczy, ale była mega wariatką? No była, no bo wiesz, nie dawała za wygraną, dzwoniła na domofon, potem dobiła się do drzwi. Wydaje mi się, że ty masz właśnie dużo takich znajomych. Prawa ręka to będzie prawda, prawda? I fałsz. Raz na zakupach w nowej galerii handlowej w Rybniku zapomniałam, na którym poziomie i gdzie zaparkowałam samochód. Szukałam go ponad 4 godziny po każdej parkingowej alejce na poziomie. Nigdy nie byłem w Rybniku, ale słyszałam takie historie, że to może być prawda. O Rybniku? To jest bardzo podchwytliwe, ponieważ 4 godziny szukać w galerii samochodu to jest niemożliwe. Ogólnie dla mnie. Nie no, jakby no, miał 4 poziomy. Ja naprawdę 4 poziomy? Tak. 3, 4. Mówicie, że to jest prawda? Tak. To jest fałsz. Ale nas wrobiła, a ja wiesz, ale widzisz, ja też miałam wrażenie, że coś kurde, ona tak opowiadała, wiem. Jakby to faktycznie się wydarzyło. No tak, tak mówiła, no bo wiecie, tutaj ten... Nowa galeria i w ogóle. Dobra, no to ja mówiłem, że wezmę czerwony. Ja też bym brała czerwony. Ja bym wzięła ten, bo ten jest barszcz czerwony. O! Barszczyk! Zdrówko. A ja bym chyba jest. O ja, dobra. Barszcz czerwony, a gdzie to masz czerwony w środku wszystko. Gdy byłam mała, jeździłam na rolkach. Ogólnie kocham jeździć na rolkach. Jakbyś nie wiedział. Dobrze, czy mówisz? Dobrze, dobrze. Pewnego razu połączyłam to hobby z wyprowadzaniem psa i skończyło się to źle. Upadłam na asfalt, a pies ciągnął mnie dalej. A co to był za pies? Ty nie masz dużego psa. Ale w sensie jaki? Jaka rasa? Średni, pudelek. Średni szkopcik, taki mały. I co ci się stało?
upadłam, ciągnął mnie, no. A ja no, po prostu byłam mała, nie? No to... A ile miałeś lat? 9. To ja myślę, że to jest prawdopodobne, bo no, Oliwka na rokach, sama taka teraz sobie jest drobna, a jak miała z około 10 lat, to w ogóle pewnie. 3, 4. Fałsz? Tak. Prawda. Prawda. I wybieraj sobie coś dobrego. To niebieskie wygląda jak kamikadze, ale pewnie to nie jest kamikadze. Żółte fajnie wygląda. Pyka! Naprawdę. Wow! Gdy wchodziłam drugi raz na najwyższy szczyt Polski, Rysy, pod szczytem na łańcuchach zrobiło mi się bardzo słabo i dostałam ataku paniki. Nie zdobyłam wtedy tego szczytu po raz drugi. Dobra, ja już mam, a ty? Myślę, że też bez zbędnych pytań. 3, 4. Prawda. Prawda, ty mówisz? Nie, ja fałsz. Fałsz? Prawda. Prawda. Dobra, ja wezmę żółty. Dobra, to mango będzie. Albo żółtko. Mango to by było cudownie. Żółtko? Zajebiste. Jak chodziłem jeszcze do zerówki, to zagrałem zwierzę w przedstawieniu, a konkretnie był to bocian. O, co robiłeś jako bocian? No, odgrywałem rolę bociana, w no sensie dobra, no to stałem. Jak to wyglądało w tym stałem na krześle. Wydawałeś jakieś dźwięki? Poczekaj, dojdę do tego. Stałem na krześle i udawałem, że to jest gniazdo. Stałem tam na jednej nodze. Okay. I wiesz, mówiłem, ja mówiłem coś taki typu. Długi jesteś, więc... W spowolnionym tempie. Ja bym pasował. No. W spowolnionym tempie mówiłem coś takiego kle, kle, kle. I tam wiesz. Skrzydła miałem i chyba no, miała takie za kolanówki czerwone właśnie. Jak dałeś radę stać cały czas na krześle na jednej nodze? To byłem młody, sprawny, wie. I zmieniałeś te nogi. Zmieniałeś je, czy tak? Nie, nie, stałem na jednej. Za kolanówkę. 3, 4. Ja mówię, że to jest fałsz. Prawda. Jak myślicie, kto pije z was? Myślę, że ja chyba teraz. Tak? Prawda. W sensie, że ty pijesz. O, patrz, czyli byłeś bocianem no, i mówisz kle, kle, kle. On jest wysoki, w sensie, no, ja wiem, ale w czerwonych za kolanówkach i mówił kle, 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 slow motion. W sumie szkoda, na że nie... bociana, dlaczego nie? Szkoda, że nie przyniosłem zdjęcia, bo gdzieś mam. Jakieś werble. Szat, szat. Przestań, co ty gadasz. Kiedy miałam 6 lat, wykopałam dół na działce. Posadziłam tam drzewo, które rośnie do dziś. Sama sobie wykopałaś dziurę? Tak. Łopatę wziąłam. Tymi małymi łopkami? A jakie to było drzewo? Kurde, no nie pamiętam, jak się nazywało ogólnie drzewo. Jaki był zamysł tego, że posadziłaś to drzewo? Byłam mała i chciałam. A skąd miałaś to drzewo? Wygrałaś na jakimś festynie czy co? Nie. Kupiłam ją. Bez? Nie. Bez? On kwitnie i pachnie, no. Tak, no to ten, bez. No to kwitnie i pachnie, bez. I on stoi u mnie przed wejściem do, ogólnie do domu, na działce, przed furtką i tak przede wszystkim. 3, 4. Fałsz. Czekajcie, sprawdzę fałsz. Rozgryźliście. Pewnego razu, gdy grałam na flecie, zrobiło mi się słabo i zleciałam z murku. Przez co złamałam sobie bardzo poważnie nogę i miałam 2 druty usztywniające w środku kości. Czyli idę po ten wykrywacz metali. Nie, no już są wyciągnięte, ale raz jak leciałam samolotem, to mi na bramkach zaczęło pipkać i musiałam dokumentację pokazywać. A czemu wtedy grałaś na flecie i spadłaś nagle z murku? Bo to była podstawówka i zrobiło mi się słabo, grając. A gdzie byłaś na tym murku, na dworzu? Przed wejściem do mojego domu przy drzwiach jest jakby takie okno duże i murek. I grałam i normalnie zleciałam na tą nogę, bo tak słabo mi się zrobiło. A gdzie dokładnie masz te druty? Miałam, tutaj. Miałaś? Na tym odcinku. Piszczel? Pokaż. Bardziej czy kostka? A tu? Tak, no te 2 kości, co tu są, no nie wiem, jak one się nazywa. Nie widzę żadnej blizny. Tak? Nie wiem, czy to jest piszczel. No tutaj masz piszczel, czy z tyłu? Były to złamanie obu kości lewego piszczela, jakoś tak. Dobra. No, ogólnie to nie znam się na medycynie, ale... na złamaniach i na tym wszystkim, bo nigdy nie miałam nic złamane, ani nic operowane. Dobra, ja wiem już.
Ja chyba też. Zmyliło nas trochę, no? No, tak. Dobra, trzy, cztery. Mówicie, że to jest? Prawda. Prawda? To jest fałsz. Drinki. Dawaj, może weźmiemy jeden kolor. Ja biorę czerwony. Zdrowie. Czekaj. Okay. Zdrowie na budowie. Tak se mów. Naprawdę. Pewnego razu poznałem dziewczynę, a już niecałą godzinę później skakiwaliśmy nago do jeziora. Jezus, jakie historie. Jezus, takie... Jakie to było jezioro? Gdzie? Jaka pora roku? To było lato, już tak się ściemniało. Nie wiem, co was śmieszy. Już tak się ściemniało. Już się ściemniało. A to było jakieś jezioro na dziko, czy kąpielisko? Tak, na dziko. Właśnie ono jest w lesie. Jest to w ogóle moje ulubione jezioro. Woda jest dosyć czysta. Tak. Ale jak znaleźliście się w lesie po godzinie? No, do końca. Widać, że kryminalistykę chciałaś tam. Zaczęliśmy rozmawiać, no i po prostu zaproponowałem... jezioro w lesie. Nie, żeby tam i ta dziewczyna się... Lato było, fajnie było, nie? I ta dziewczyna sama tam stąd pojechała. No, i co tam dalej było? Znając ci godzinę do jeziora. Musicie się kąpać, tyle? Tak, tak, no. No i dobra, a w majtkach czy bez? Ja bez. No i co tam robiliście w tym jeziorze? No było fajnie, przyjemnie, ciepła woda, popływaliśmy sobie i to tyle. Ale jak było ciemno, to nie poprzedzły was komary? No właśnie, a jak ciemno było tam las, no to tam nic nie widzisz. Ogólnie to ty... Jak w ogóle daliście sobie radę z latarkami? Chodziliście? Nie, no wiesz, nikt nie utonął, no chyba wyszliśmy z tego cało. No to trzy, cztery. Laura pije. O nie, co ty gadasz? To jest prawdziwe? No. Bo ja nie umiałam tego wypić, no co dopiero jak... Co? No i wiesz, nie znam twoich kubków smakowych, nie? Story. Jak byłam mała, wychodziłam z bratem bawić się do opuszczonego malucha i udawaliśmy, że nim jeździmy. Opuszczony maluch? Tak. Teraz to by go szło sprzedać za... Jak byliśmy mali, to pamiętacie, takie czasy były 2000 bardziej, nie? No. Więc na parkingu sobie stał opuszczony i nikt go w ogóle nie chciał z tego parkingu... Ale to szło go otworzyć? Wywieźć. Tak, normalnie on był otwarty, można było sobie z nim siedzieć. Opony były flaki, przebite. No przebite były, więc no, tam stał, tylko pamiętam stał. Ja tak bardziej obserwuję Oliwię z ruchu ciała, nie? No. Bo idzie dużo tam wywnioskować. Ja już bardzo nie chcę pić tego kolejnego shota i zastanawiałam się, już miała jedną prawdziwą historię. No. Bagażnik z przodu czy z tyłu? Z tyłu. Trzy, cztery. Fałsz i prawda, tak? Tak. Mhm. Prawda. To ja powiedziałam, że prawda. Niebieski na pewno on był opuszczony, a biały to chyba przy nim zdjęcie sobie robiliśmy, nie pamiętam, ale na pewno maluch. Co? Co to jest, bo my już nie będziemy pić. Luśnie, buśnie, dawaj. Mi się to podobało. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego materiału. My się bawiliśmy świetnie. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach. No i oczywiście oglądajcie Hotel Paradise w TVN7 bądź playerze o 20:35. Oglądajcie nas! I oglądajcie nasze zmagania. Trudne chwile oraz te dobre, nie będziemy się patrzeć. Jest tyle kamer. Nie zostańcie! No, ale no tak. Dziękujemy bardzo na pewno i bardzo miło mi było to był cudowny z wami spędzić czas. Ten czas i pograć z wami takie fajne gry. Mhm. I spędzić z wami oczywiście... Laura nie wygląda, jakby była zadowolona. Ja się tu popijam jeszcze. Wypić kokosika i myślę, właśnie, że możemy sobie tości. Zróbmy sobie zdrówko. Jej, za nas. Paradise. To też. Za nas najbardziej.